Siemanko widzowie, ja jestem Duduś i dzisiaj jest wyczekiwany długo film z Bimenji Drive, w którym będziemy uderzać tym oto SBR4, to jest auto chyba, w tego Shiriera, żeby go jak najbardziej zniszczyć. Więc możemy już chyba zaczynać. Pierwsze podejście. Potrenowałem sobie przed odcinkiem uderzenie. Najlepiej uderzać w przód i w ośki. Tak o. Tak o, ale też... Oj, jest problem. Spróbuj go tu przeciągnąć. O. Chodź tu. Dobra. Pierwsze uderzenie było nawet okej. Choć chciałbym coś mocniejszego. Tutaj wyprowadzić taką bombę. Kurde. Tak średnio. Średnio na jeża. O kurde. Chodź tu. No, jest okej. Spróbuję go tak trafić, żeby on po prostu odleciał. Odleciał. Wam się podoba seria z BMG, bo na razie były trzy filmy. Bo na razie trochę ostatnio nie miałem bardzo czasu nagrywać, dlatego w tym tygodniu było mało filmów, ale spokojnie nadrabiam to. Teraz będzie film codziennie. Nie wiem jeszcze jak jutro będzie, na pewno w niedzielę będzie film za Fysika. Już mam nagrany. No to nieźle go trafiłem. Chyba ostatnie uderzenie. O kurde, teraz to ja go będę miał problem uderzyć, bo jest za skałami. Dobra, dobra. Oj, kurde. O matko, ogień. To popolanie. O, ale stan ci ładny. W sumie się nie dziwię, gdzie on ma bug. Tak huchnął. Ścianę, znaczy kamień, nie ścianę. W ścianę jakby chłopnął, to by go nie było. Ale o kamień się odbił. O, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, już więcej razy go nie uderzymy. No, czy tu są jakieś szanse, żeby ktoś przeżył? No, z tyłu ludzie. Na pewno. I tu jeszcze tutaj sobie otworzę. Otworzę sobie tutaj. Nie no. Jako pasażer tutaj by miał najlepiej. No, on tutaj tak się naprawdę nie wgniótł. No, jak, no na pewno pan. Na pewno pan kierowca by nie przeżył. Bo dostał takie huknięcie. Dobra. To było taki snik. To było taki snik, sniki. Stoi, dobra, musimy go tak huknąć, żeby on wleciał na środek. Oj! Po bokach. Bug padł, ale dziwne się. Bug padł. To jest jak angielski backpack. W sumie podobnie brzmi. Podobnie brzmi, no tak. Oj, dostał mocnego. Nie no, bobsleigh. Potęga. Jestem ciekawy, pod koniec uderzymy w niego hookerem. Zobaczymy jak się zniszczy. Mam nadzieję, że hooker nie wybuchnie. Znaczy nawet jak w hookerze wykryje niestabilność, to nie problem, bo tym nie wykryje chyba. Siwierze. W nich się chyba nie da wykryć niestabilności. Nie jestem pewien, bo mało grałem w BMG jakkolwiek, ale... Chodź tu. O, pięknie. Dobra. Nie, wiecie, niestabilność to jest resetowanie i... Pauza.
Dobra. O kurde. Oj, ale to pięknie uchwyciłem ten moment, tutaj. Dosłownie 0,2 sekundy później i mamy coś takiego, czyli naprawdę musiałem mocno uderzyć. Oj, oj, nawet tutaj mógłby ktoś nie przeżyć, a w nim? No tu już na pewno, nie ukrywam. Choć przód nie jest tak zniszczony, tył tutaj jest cały wgnieciony, na pewno pasażer jeden by tu nie przeżył. Ten tuło by nie przeżył, bo by go wgniotło do fotelu kierowcy. Znaczy pasażeru tego ręcznego od kierowcy. Ale silnik się dziwnie trzyma. Dobra. Lecę. Chyba ostatnie też uderzenie. W tej turze. Nie tak. Choć nie, trafiłem mocno! Też nie trafiłem. Choć sam zostaję mocno zdzielony. Teraz będzie już go ciężko uderzyć. Ale jeszcze ostatni raz. Jak się nie uda, no to wiadomo. No wata. Może weźmy szybszy samochód, bo ten SBR Hiroshi. Chyba Hiroshi. No dałoby się uderzyć, ale jest ciężko. No tutaj ten ziomi by nie przeżył. Choć jakby go odgiął, no tak, to by miał szansę. Ten też by miał ciężko, bo by miał nogę na ziemi. Kierowca... ciężko powiedzieć. Gdyż fotel jest w drugim fotelu, a drugi fotel został zgnieciony, więc ciekawie. Może zaraz go uderzymy od razu tym hookerem. Dobra. Dobra, pięknie. Pięknie, guys. Dobra, teraz go tak po prostu musnąłem. Nie bardzo zniszczę się tak teoretycznie nie zniszczy... Co? Widzicie ten napis? Piu. Tutaj powinno być... To powinno być coś takiego. Ale na logikę, na serio. Sorry, mikrofon mi spadł. Dlatego nie trafiłem, bo złapałem mikrofon, a odpuściłem sobie na klawiaturze. Oj, mocno, mocno, mocno! Aj. Znaczy, sam się mocno zniszczyłem, bo sobie urwałem półośkę. To jest to, co trzyma oponę. Ogólnie, nie da się chyba... Jest, w tej grze chyba... To jest tak jak w Forzie, jak staniesz na boku, to się nie da się już wstać na koła. Nawet jak będziesz się turlał, znaczy po boku będziesz jechał bokiem, dosłownie, ale na boku, rozumiecie mnie? Mam taką nadzieję. To już się nie da wstać, samochód ci tam nie wstanie. To tak jak tutaj się nie, tak samo tutaj nie da się jednej rzeczy zrobić. Oderwać koła od zniszczonej półośki. A bardzo bym chciał, oj. Ała. Fajny samochód był. Do kasacji. Dobra, walimy teraz hookerem? Walić hookerem czy nie? Ja bym lepiej trafił. Dobra, walę hookerem. Spróbowałbym trafić hookerem chociaż. Dobra, dawać mi jego. Dawać mi hookera! Dobra, hooker. Gościu. Które boi się. Oj, lag, 12 FPS-ów. W pewnym momencie były 2, ale to pasuje. Ale to słychać. Ale
silnik się nie zniszczył, bo oni mają silniki tu, tu z tyłu. Wskazuję. Nie. Jak jeszcze. Nie, dobra. Dobra, teraz trafię. Teraz trafię na stronę. Tutaj miał bug. Spróbuję go potężnie, ale... Oj, co? Ale fart. Jak dostał? Ej, nie dostał tak. Tak mocno. Się wyklepie. Się wyklepie. Się wyklepie. Nie, dobra. Oj, dobra, to było zbyt mocne. To było zbyt mocne. Został potężnie trafiony w tę część tutaj. Na... O, sprężyna. To się nazywa amortyzatorem. Dla nieobeznanych. Już więcej się dowiedziałem o samochodach. Staliście. Nerka odpisał. Oj, kurde. Shiryu. Wiedzcie, że wiem, że Shiryu to jest tak samo jak Ibishu, to nie są prawdziwe marki. Są wzorowane na prawdziwych markach. Oj, potęga. Jak się jak wiem, ja widzę dosłownie, jak uderzysz i się rozwali tak, jak huk, to się sam samochód się zapali. Ale uszkodzi się też silnik, to zauważyłem się cały czas. Widziałem przy paliwo. Nie, nie! Co tu? Widzieliście to? Tutaj, na kursorze. Było. Tutaj było, jak to się nazywa? Było pokazane, że nic się nie zniszczyło. A w hookerze było rozwalone, no tutaj wiadomo, jest koło odpadło, więc... Się nie dziwię, czekajcie. Weźmiemy sobie rear diff. Jest front diff, rear diff. Uderzyłem tak potężnie, że tutaj myślę, że tylko ta osoba i tył mogliby na spokojnie przeżyć. W sumie jestem ciekawa, jakby w rzeczywistości były. Wiem, że Hawker to też jest fiction. Nie. Nie mówcie. Nie. Ktoś co dał radę jechać. Ostatni. Trzymałem go. Oj. Nie dostał tak mocno. Co prawda zrobił. Oj, dobra. Już wszystko widzę. Rozciągnęła się jakaś część. Co, ale co to jest, to ja nie wiem. Ostatnie podejście. No muszę trafić.
kiedy... Albo nie, zrobię coś mocniejszego. Zrobię coś gorszego. Dla tego pojazdu. Współczuję. Gabriel, ty serious? Ale nie to. Czekaj, stój. Wezmę inny samochód. A raczej pojazd. Jest to ten Wentworth. Tylko nie trafiłem. Wentworth to jest ten autobus. Ale wezmę Ram. Czuję się jak w Battle Busie. Myślę, że mało osób by tu przeżyło. Widziałem część jakąś tutaj. Oj! Potęga. Dobra, ostatnie uderzenie. Jest takie fajne. Wysoki dyferencjał. Dobra. Ojej. Tutaj było więcej osób. Jato, inaczej Akanato. Ojoj! Tutaj też na pewno w tym samochodzie byłaby większa szansa na przeżycie, ale... Ale tutaj niesamowicie z tyłu zgniotło. Tutaj ten pasażer by na pewno nie przeżył tutaj. Dobra, gościu. Kończymy. Mocno. Próbuję go zgnieść tym moim plołem. Tutaj macie ten ploła. To dobra. Au, tak. Ważne, że nie do... Dobra. To kończymy, widzowie. Dzięki za zostawcie lajka, zostawcie suba, dzwonek. Obserwacje, żebyście nie przegapili następnych filmów. Siema.